to sprawia, że poznaję tych wszystkich szaleńców, wiesz. No tak, tak. Dziękuję wzajemnie. Tak, co siedzą w podziemiach, targają jakieś złomy, rzucają magnesami. U. Dobra. Czy by to wychodziło? Łańcuch już jak. No. Jak żeletka napięta. Co, weź jeszcze tam spróbuj. No, no ja mogę spróbować, ale. Jeszcze 5 razy. Tak, jeszcze 5 razy. Ten punkt krytyczny musi być. No właśnie. Jest blisko. Uwaga na pas. Jeszcze nie. No ale co? Nie, ciągnij. Mówisz, pewny jesteś? Tak. No mamy zglocze na upartego, możemy go przez zglocze spróbować. O, o. I teraz dopiero jest ten punkt krytyczny. O, tak. O, ruszył. Dobra, ja bym go przepiął. Dobra. Cofnął się 5 cm. Tam dotykał, teraz nie dotyka. Na bujonego? No kurde, wybujamy chyba. No pewnie. Ej, no jak nic. No ale jak my go wybujamy, to on go wyciągnie. No. Wiecie co, ja bym zrobił. No ale nie ma jak. Żeby go tam za spód ciągnąć. Nie, to trzeba to jakoś po spodu puścić, bo że, ale nie ma jak. A nie ma jeszcze jak przełożyć. Tak, żeby pasa od na dołu, kuku. Tak. Bo się zluzował mocno, nie? Będę trochę go pobuł jak zawsze gdzieś. Tak, podtrzymaj to. Nie. Słowo mi czas. Dobra, i może go teraz spróbować jeszcze szarpnąć raz. A gdyby tam wszedł nogami, to nie bardzo. Tutaj? No, nogami odepchnąć. Spróbować go na góry. Albo jeszcze inaczej, zobaczyć, czy gdzieś się. Czy to nie ma jakiegoś z miejsca? Z tej strony gdzieś. Bo to już kurde, ledwo co? No. Tak naprawdę się miło zaczął, bo jakby wcześniej. Co, patem? Tylko to wygląda od spodu, jeszcze tam. Nie, no ta podniesiona podłoga go hamuje. No tak, ewidentnie. Dlatego tutaj musimy krzyż wyciągnąć pod tej ściany. A nie idzie pod kopać tej podłogi? No, pod kopana. Pod kopana to jest sporo, nie? Ale ta płyta, ta płaska. Tak. Nie wiem, to tam gdzieś... Albo właśnie, czekajcie, może i teraz tak dobrze mówię. Wziąć tą płytę pod kopę. Ale tam tak, tak, bo wtedy się tam opuści, się opuści, wtedy. O to miejsce, żeby ta płyta siadła, bo ona ma podparcie. To żona opiera się o to. Tak, ona się opiera o tamto. Ona nie opiera się, Dariusz. Nie, ona nie o ziemię się opiera, tylko o tamten stojący. No to. Tak. No, tego... A to jest zbrojeniem połączone. Myśmy dlatego próbowali to wyjąć najpierw. Mhm. Bo wtedy byśmy go jak najmniej zniszczyli. Dobra, a czy ewentualnie jeszcze inaczej podkopać to spróbować? Okej, okay. To jest one się teraz ruszyły. No, to ma sens. Dobra, podaj dalej, tak? Daj. Ha. Masz dłuższy ten fotel? Dłuższy. Masz odpad. Czekaj. Masz. Łańcuszek na górę. Srebrny. Dalej. No teraz coś może tutaj się zadzieć, wiecie? No i jak wtedy to puści i w prawą stronę. A, i wtedy powinno to puścić, bo tak się blokowało to. Da się te strzępy. Może. O, jakieś szkło jest.
Ta, to z takich okienek, które widzimy. O. Czekaj, znaczy się on się diba, ale... Czekaj, tu coś jeszcze. Oj, to był punkt programu, panie złoty. Tak. Królu złoty. Dacie? No, ale tak, no, bo też niszczysz jego tam osobę. Ja wiem, że go nie uratujemy i... Wiesz, no to jest ciekawe, co się za nim skrywa, nie? No dokładnie. On jako on. Albo pod nim. Mogą być tam jeszcze ciekawe jakieś relikty przeszłości. Okej. Okay. Tu coś, kurde, o, tym miejscu, widzisz? Tam coś siedzi. No jest. Widzisz to? Ja widzę od spodu ten fajny to miejsce. To jest podłoga być może, tak. Tak, to już jest. Nie, podłoga jest dużo chyba wyżej. Bo nie, nie, jest to jest skrzępy podłogi. Aha, no tak, to jest zaciśnięte na pewno. Ale byśmy teraz pobujali. Powiem wam dla urozmaicenia, że tam jak jest ten punkt w tej stronie, co z turystami się wchodzi, nie? Tam będzie ta kładka. No taka płyta betonowa leży na ziemi, przysypana. No ja tak między 30 a 50 razy na niej stałem już, nie? I tak kilka dni temu tak na nią wchodzę, mówię, kurde, to dlaczego by jej nie grzebną? Chłopacy grzebią i tam szpadą im prawie wpadł. O kurde. Pustka jest pod płytą. I woda. Uuuu. Woda. Czyli? Czyli motopompa i jedziemy, tak? Nie, dobra, to jest faktycznie. Zobaczymy, co to w ogóle... Nie, teraz... O, jest patrząc. To jest jakieś tam, to. To coś tam jest. Tam jest coś, nie znaczy nie tego. Na lampę. No ja widzę. Tak, to jest jakieś rama. To tu. Jakaś rama tam jest. To wlazło tak. Okienko. Oj. To może postaramy się może do góry wziąć, może to okno się da jakoś tam... O. No dobra. Dobra. To się tak wydaje, nie? Te puzelki niby luźne, ale one ale robią taką zaporę. Jak się zawsze pod włos. Jeden tak. Drugi się sklinuje i... Człowiek się jednej mrówki nie boi, ale miliona już tak. No. To jest pod spodem. A byłeś Piotr Mateusza? Tak, no właśnie tam. On tam kopie. W tej płycie, to ja o tej płycie mówię. O tej płycie. No. Tak, bo... Kurde, te dziury są bardzo intrygujące, prawda? Oj, jak coś się będzie działo, to dzwoń do mnie, Piotrek. W sensie, że... To nie jest tak, Mariusz, wiesz? Ja bym... Że jak coś się będzie działo, zawsze się dzieje. W sensie, że jak będziesz chcieli kopać, to dzwoń. Zawsze się dzieje. Myślę, masz jezioro mój do zrobienia, więc masz kredyt, żeby przyjechać. Jezioro małe nie jest. Ja i mogę i tutaj byś przyjechać, tylko kopać. Nie ma problemu. Do 14 na magnesie, po 14 w Gruzji. No, no. Tego nie wyjdzie. Druga zmiana. Tego no, nie wyjdzie. Co? Jakby co, to ja ciągnąłem, żeby nie była. Bateria. Nie ciągaj te żelazko. Tam to cały czas stoi to okienko. Nie, bo wychodzi tu widzę. Tak, tak. Tutaj... On się zaraz zaprze tam o ten, będzie ci trudniej, bo tam się narożnikiem zaprze. Ładnie.
Zaparł się tam, z tyłu. Z tyłu się zawsze ale to nie. To a to dobrze, tak, to tak. Tak, siłą ramienia, tak, tak, tam. Torem ramienia, tak. Dobra, ja bym go ten beton przystawił bliżej. Poczekaj, machnij dwa razy jeszcze. Jeszcze dwa razy? Tak. To, to jest dobry, kluczowy moment teraz. To poczekaj, no. Żebym trzy razy oddychał. To spokojnie, to sobie pooddychaj. Jesteś nam potrzebny. Raz, dwa... Dobrze, on zaraz to gdzieś pół. On wychodzi cały czas. Jest, jest, tak, tak, tak. Dobra, stop, stój. Stop, zaczyna wziąć blachę, bo mocno się zaparł. No i dobra, i teraz sklepam. Jak po płyta ma się położyć, to niech się położy. Coś tam się dzieje w ogóle? Ale on się sporo podniósł. Sporo, no. Tak, tak, tak. Ładniej się podnosi, wiesz? Jakoś nie czuć wysiłku, nie? Na sprzęcie. Tak. No i coś tutaj wyłazi. Oho, puścił. Dobra, ja bym ten betonik jeszcze raz przełożył. Zwłaszcza tam się odsłoniła ta prawa strona tam w ogóle, ten bar. Weź, pomóż jakby... No. Brony wyratują, tak? Tak, nic nie robię. Tak, tak, podnosi się ładnie tutaj. To tam on już mocno się zaczyna o ścianę blokować. Ale ucieka, ustępuje. Ale ucieka. Tak, bo się zapiera i idzie w naszą stronę. Idzie w naszą stronę. Dawaj, dawaj. Tak, 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 tak. To już jest ostatni raz. To od spodu tam jest. To od spodu, to tam się zapierało coś? Nie, to jakiś element metalowy z niego wypatał, on ludzi. Ależ to spracowane było, ja pierdolę. My tu widzieli tego 1/3 tak naprawdę. No. I dorabialiśmy no, bo do tego on wychodzi jeszcze. I dorabialiśmy do tego teorię. A teraz wiemy, że był kładę sześcianem równo bocznym, tak? I stał prawdopodobnie na tej podmurówce, bo mógł sobie stać. A myśmy się obawiali, że on jest jakimś stożkiem, jakimś czymś, nie? No też mnie tak właśnie zastanawiało, to jest od kilku lat. Dlaczego on ma taki nietypowy kształt? To był wpasowany w jakiś uskok, ale gdzie tu kurczę skosy, nie? Ale mimo wszystko, zobaczcie, tutaj ta konstrukcja idzie troszeczkę tak jakby pod kątem, nie? Z góry. Ona jest tak wygięta. Mówisz? Tak. Ale nie, idzie, zobacz, idzie. Tamten róg jest taki prosty, a ten jest... Tak, idzie, idzie po skosu, masz rację, tak, tak, tak. A ten róg masz tutaj, zagięty. Tak, ale zagięty. A no tak. Ten róg masz tutaj, zagięty jak koperta, prosty. A, czyli sprasowany, tak. Teraz uważaj na nogę jak coś, bo teraz tutaj się kładzie mocno. Teraz widzę też. Ale on jest wielki, ja pierdolę. No wiemy. Ale on jest wielki. Nie, bo go łańcuch. Ta płyta już go hamuje według mnie. Nie, ale już zaraz. Dobra, odpuszczę, bo już więcej to myśmy go wyderli już. Tak, bo to musimy ten... Będzie na pasach czy na linach ewentualnie. Wchodzimy z tego, jest malutki korek. No. Dobra, próbujemy wyjść. No. Tak.
Wow. To normalnie Mateusza, jakbyśmy za nogi zwiesili, to głową by nie smarował nam. Zmieściłbym się. To co, próbujemy? Dawaj. Zatrzymaj go za nogi, tak żeby się rękami podparł. O, niech się ustawi i powiedz Mateusz kiedy. Kiedy puszczać? No ta szczelina idzie znacznie głębiej jeszcze. Kurczaki. A ten gruz to jest pod tobą, jest, poczekaj, kask haczysz, dobra, jest super. To co, na czym stałeś rękami praktycznie, to jest jeszcze takie podatne do wybierania, nie? Dobra, musimy skombinować kawał. Nie wiem w zasadzie, co mam więcej powiedzieć, bo się buzują i... Mariusz, może ty coś powiesz, jak to skomentujesz? No. Czy powiem wam, tak, wiesz co, powiem tak, po prostu każdy krok tutaj, każdy szpadel wbity odkrywa nową historię, nowe coś, co jest po prostu nie wiadomo, co tam będzie po prostu, z każdym metrem. A twoje wrażenia od dzisiejszego poranka? Wiesz co, masz mnie zabierać tutaj. I tyle w temacie. Tu uszczelnić jeszcze? Tak, piachem zasypać po prostu, jeszcze. Co, czekaj. Zrobimy taki harmiter. Trzymaj go, nie puszczaj go, nie zapuszczaj. Skoczyliśmy na dzisiaj. Powiem wam tak, jestem mega spocony, zmęczony pozytywnie, jestem taki najarany tym wszystkim, że mam nadzieję, że ten człowiek, który obok mnie stoi, będzie tutaj mnie zapraszał, dzwonił, że coś się będzie działo, to ja będę. Dzisiaj wydobyliście jakiś pojemnik, to było? Prawdopodobnie jest to element instalacji powietrznej, być może do weryfikacji stanu tego powietrza, czy jest przepływ powietrza, nie wiem, czy to jest zbiornik od podciśnienia czy od nadciśnienia. Jeszcze dokładnie nie wiemy, nie chcemy za dużo mówić. Ja myślę, że Dorian na kanale Towarzystwa Miłośników Kętrzyna rozszyfruje tą informację i tam poda w filmie, bo dzisiaj mocno analizowali ten zbiornik. Także może tam będzie jakaś konkretniejsza odpowiedź. Potrzebujemy chwili czasu po prostu na to, żeby też takich farmazonów też nie opowiadać, bo ta informacja jest blisko. Ta informacja jest blisko. Może nawet wystarczy wysłać kilka zdjęć do kilku firm, które robią w takich systemach i może podsuną odpowiedź konkretną na to pytanie. A ja wam powiem tak. Życzę wszystkim tyle emocji, co ja dzisiaj miałem. Naprawdę. No a dzisiaj poskakałeś po kilku miejscach. Tak. Byłeś na wodzie. Tak. Byłeś w gruzach Hitlera, tam w tym w pomieszczeniu, gdzie jest wymiennik ciepła. Tak, tak. Uczestniczyłeś w akcji wyciągania tego wielkiego kloca żelbetowego. Będzie na filmie. Będzie na filmie. Teraz jeszcze przy tym pojemniku właśnie powierzchnym, o którym przed momentem rozmawialiśmy. No i no i to, tutaj. Co tutaj się działo? No i tutaj właśnie to się działo. Mała odkrywka na sam koniec dnia, ale... To trzeba przeżyć, tutaj trzeba być. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli się postawi taki cel konkretny, że to trzeba sprawdzić, to zwykle te miejsca po jakimś czasie dają nagrodę. Dają nagrodę w postaci takiej, że to nie było bez sensu. Nie. Bo coś, jakaś pustka gdzieś, coś się znajduje, jakiś przedmiot jest ukryty. Trzeba naprawdę do upadłego. Także szacun dla całej ekipy, bo ja to się nabiegam z kamerą, ale to, co tutaj wszyscy robili razem z Mariuszem, z Łukaszem, no naprawdę Eldorado. Ja dzisiaj jestem zadowolony z tych poszukiwań bardziej niż zwykle. No, bo to był taki mega owocny dzień. To dla mnie tak samo i połowy, i eksploracja, i pomoc, i tam wynoszenie, i coś tam, i z tym kamieniem. Rewelacja po prostu. I pogoda jak sprzyja, nie? Dokładnie. Pięknie ptaszki ćwierkają, zazielenia się tutaj wszystko. Dokładnie. Dobra, kochani, kończymy. Ja zapraszam do Piotrka na kanał. Fundacja Lefebvre, tak jest. I jeszcze drugi kanał. A Living in Ava, no to już busiarski kanał, na którym w najbliższym czasie pojawi się seria, w najbliższych dniach w zasadzie pojawią się odcinki Zakaz Wstępu. Czyli turystycznie będę przekraczać tabliczki Zakaz Wstępu, żeby was nie kusiło, żebyście tam nie wchodzili, bo my już te zakątki znamy, więc dla nas te niebezpieczeństwa, jakie czyhają, są znane. Natomiast chcę wam pokazać, żebyście nie musieli tam
być głodni w informacji i wiedzy i wchodzić na własną rękę, bo można sobie krzywdę zrobić, a możecie zobaczyć to na filmie, że znajduje się coś albo nic. Także zapraszam na nową serię na kanale Living in a Van. Na pewno link do kanału będzie też w będzie opisie, dokładnie. Także widzimy się. Dobra, siema. Jeszcze przy okazji to jest, chciałbym Was zaprosić na kanał innych eksploratorów, którzy też mają swój kanał na YouTubie. Jak się nazywa Twój kanał? Tak, znaczy my jesteśmy z Towarzystwa Miłośników Ziemi. O, i oni też, tak. Jest nas jeszcze znacznie więcej, bo trzech chłopaków jeszcze jest tam w ruinach i ryją. Natomiast nasze Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej imienia Zofii Licharewej otworzyło. Właśnie mamy kanał na YouTubie, gdzie już mamy no dwa fajne filmiki związane ściśle z kwaterą. Czyli mamy przygody, które właśnie wspólnie tutaj z Fundacją Latebra żeśmy jakiś czas temu tutaj odbyli. Ale mamy świetny wykład na przykład Andrzeja Masłonia, który mówi o rozminowywaniu. To jest wykład. Świetny wykład, także każdego miłośnika fortyfikacji zapraszam do zapoznania się z tym materiałem, bo on jest unikatowy, dlatego że nigdzie w książkach, ani w Polsce, ani na świecie nie wyczytasz tego, co usłyszysz na tym wykładzie. Także serdecznie zapraszamy z tego miejsca. Jeszcze raz to nazwę? Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej imienia Zofii Licharewej. Długa nazwa. Dokładnie, ale zapraszamy Was, link w opisie i w pierwszym komentarzu podpiętym. Siema! Jedziemy! Ku przygodzie!